Dobra, czat, oglądamy TikToki. Let's go. O, to. Skinale. Jestem mega chora psychicznie. Co ja musiałam zrobić skinale? W ogóle najlepsze jest to, że i sam tutaj po prostu był na kiblu. Na kiblu nagrywał sobie TikToka, no. Pewnie tak dobrze odgrywał płacz, bo sranie po kepsie weszło. Jestem mega chora psychicznie. Co ja musiałam zrobić? To mi się tak podoba. To się zapowiada super czat. Co? Co? Kiedy wychodzisz z pokoju, a tam... Piesiu! Słodzie. Przy mnie palisz w rochce THC z konopi, nie syntetycznej kopi, to powiem tworzy zwrotki. Ty przy mnie palisz w rochce THC z konopi, nie syntetycznej kopi. Co ona ma z tą bluzą z tyłu? Tak się nosi bluzy? Czy ona po prostu ją podwinęła, żeby jej dupsko było widzieć? Ej, ten pierwszy najładniejszy. Tak szczerze, ładne buty i fajnie się do sweterka wpasowują. Ej, nawet nie aż tak źle. Nie, no dobra, tragicznie. Daj mi spokój. Ogarnij się. Fu. Dotykanie rajstop na stopach jest obrzydliwe. Co to? Ale palce dziwne. Monka giga. Agnieszka. Agnieszka. Ojejku, ciekawe czy mówi Natalia. O jest, Natalia. Dobry piesek. Jejku. Natalia. Dobry piesek. Tak, jak na psa to dobrze chyba. Mogłabyś mnie nagrać, potrzebuję wideo na projekt do szkoły. To już się nagrywa, trzymaj po prostu i nie nagrywaj. Okay. Cześć kochani, z tej strony Przekosa. Jak masz na imię? Ania. Okej, dzisiaj z moją przyjaciółką Anią pokażemy wam jak ukraść jak najwięcej rzeczy ze sklepu, ile damy radę. Ojejku, to ta Fredka! Jakie ma pazurki, jak ona śliczna w ogóle jest. Janusz, a może Fredkę? Nie śmierdzą, nasza nie będzie śmierdziała. Chcesz zobaczyć jaka ładna? O ku... to jest kuna! Janusz, chcesz zobaczyć kunę z bliska? Jak widziałeś kunę z bliska? Na mieście? To ja nie wiem co to jest. Ale na kunę to jest za mały. To Sobul? Co k***a? Sobel? Dobra, to mnie wiele rozśmieszy. Ale to było debilne. Ale piesel śliczny. No babo, masz dużo miejsca do mycia gdzieś indziej. Przepraszam. Ojej. Usiłuję jakoś funkcjonować w tym domu. Żeby było czysto. Jaki śliczny! Ty brudzisz tutaj, nie ja. Jak nie pomagasz, to mógłbyś chociaż nie przeszkadzać. Ojejku. Możesz się zabrać stąd? Halo? Rolo? Czy możesz się... Rolo. Nigdy. Nie przeszkadzaj. Ja ci przeszkadzam? Nie. No właśnie. JT, Hellcat is a SRT. Pull up G-Wags X3. Make a 55 suck day tea. Oho. Czy to jest matura 2000? Ja co ja mam na tym TikToku? Jedna z najstraszniejszych i najlepszych iluzji w internecie, ale umówmy się tak, jeżeli ona na tobie zadziała, to zostawisz obserwację i klikniesz w strzałkę. No. Jedyne co musisz zrobić, to przez przynajmniej 20 sekund patrzeć się na te 4 małe czarne kropki na środku tego obrazka i nie możesz mrugać. Jeszcze się patrz, cały czas się patrz, pamiętaj, żeby nie mrugać. Cały czas się patrz. Jeżeli już minęło 20 sekund, teraz popatrz się na białą ścianę i zacznij szybko mrugać. Jeżeli zobaczyłeś Jezusa, to znaczy, że zadziałało. O k***a. To jest... Uciekłam stamtąd, bez lajka. Czy Jezus mnie teraz nawiedzi? And a whole marathon. To widziałam. Ile można biegać? Imię męskie bez litery A. Jan. Jan. O! No. Imię męskie bez litery A. Zbigniew. Ha, znalazłam. Paulina, co ty robisz? Wychodzę ze szkoły na chwilkę, muszę kupić sobie bułkę. Uczniowie nie mogą opuszczać szkoły! Ale ja mam 18 lat! Nic mnie to nie obchodzi! A gdzie ty idziesz? Na stację kupić fajki, potem zapalić fajkę, tak z 20 minut mnie nie będzie. To kupi na stację hot doga, dziecko. No jasne, mordo moja, aż czosnkowym czy zjadł. Ja zawsze wychodziłam w liceum, nie wiem jak wy. Oho. Ja też bym tak robiła. No, bez kitu. O k***a. Janusz, mam o tobie TikToka. Proszę bardzo. Ale jest na głośnikach. Nie. Natalia, ty żyjesz w jakiejś zakłamanej rzeczywistości, dlatego że ty w ogóle nie gotujesz i to ty nie wiesz, gdzie tam masz... wczoraj? I to ty nie wiesz, a wczoraj gotowałam? I to ty nie wiesz, gdzie jest makaron, gdzie jest cukier, nie. Gdzie są noże. Nie, nieprawda. A wczoraj kto ugotował? No ty. Raz na miesiąc. Sałatkę. Ale to nieprawda, co on mówi. No nieprawda! Nie. Też tak miałam. Ale co, po prostu gumki mu kupiła? I to tyle? Co? Nie zgadnijcie, co mam w tych workach. Little Pet Shopy. 2 wielkie wory. Policzyłam je i jest ich ponad 500 sztuk. Co ja mam z nimi zrobić? Już wiem. Potrzebuję moich organizerków. I tutaj je ustawię. Zrobię to szybciej. Bach i gotowe. Mam tutaj wszystkie rodzaje pet shopów. Starsze, nowsze, pieski, kotki, króliczki. poszukujecie jakiegoś, ja na pewno go mam. Cała półka pet shopu. What the fuck? Jakbym była dzieckiem i weszła do takiego pokoju, to bym p***a dostała.